Widzewska podróż do przeszłości, 24, kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy, Widzew, Łódź, Legia, Warszawa, piłkarski klasyk przed nami. Podchodzimy do tego meczu w takich, takich senastrojach, bo po porażce ze Śląskiem, po przegranej w Pucharze Polski z Wisłą Kraków, taki mecz, powiedzmy sobie szczerze, który chcielibyśmy zapomnieć z powodów pozasportowych, Kamil Wójkowski... Jakub Dyktyński. To jest Widzewska podróż do przeszłości. Dzisiaj skupiamy się na starciu no chyba z, no co tu dużo mówić, No chyba najbardziej takim utytułowanym to na pewno, ale takim najbardziej kultowym rywalem Widzewa Łódź. Niektórzy by <laughs> powiedzieli, że derby. Jakieś grono. No, nie, nie, nikt więcej nic nie robi. No, nawet powiem, że. L L L Legia... no, to no Nawet, nawet z... mogę, może, mogę tak nawiązać, że w programie internetowym jednego z bardzo popularnych portali, gdzie błyszczy Wojciech Kowalczyk, czyli były piłkarz naszego bywala legi tam wyliczali, że w tej kolejce będzie tam mecz chyba Jagiellonia śląsk czy coś tam, a Kowalczyk usłyszał, nie, no przecież widzę w Legia, to jest tam najważniejszy mecz, że to, jest, to jest klasyk, bez względu, będzie się działo w łodzi. Bez względu na miejsce w tabeli, i tam uciął wszelkie rozmowy młodych dziennikarzy. No bardzo dobrze, bo moim zdaniem, umówmy się tak, rozmawialiśmy o tym Kamil kilkukrotnie. Są momenty, w których gdzieś tam w historii polskiej piłki przodował górnik, rywalizował z Legią, to też jest ogromny klasyk. Dziś nie budzi już takich emocji, no bo wymieniły się pokolenia, ja to rozumiem, ale no pewne rzeczy są niezmienne. To jest klasyk polskiej piłki, no i Wisła Legiak. Krakowianie wrócą do ekstraklasy, również będzie takim meczem. Lech Legia również będzie. No i widzę Legia no to jest absolutny panteon wielkich spotkań polskiej piłki. Dzisiaj młodzież może tego trochę nie doceniać, no bo umówmy się, Widzew w XXI wieku zaliczył 13 sezonów w ekstraklasie, chyba tylko. I w większość w dolnej połowie tabeli ani razu nie zaczepiliśmy się w XXI wieku w walkę o czołwo, czołowe miejsca. No i niestety jest tak, że gdzieś tam ta temperatura tej rywalizacji opadła. No, opadła szczególnie przez to, że e, widzę od początku XXI wieku już nie należał, nie należał i to, to trzeba przyznać, nie, nie jesteśmy w takiej ścisłej czołówce krajowej, która walczy przynajmniej o miejsca puchabowe, więc te mecze nie były takie, jak tutaj te kilka, które chcemy przypomnieć dzisiaj domowych, że one zawsze o czymś decydowały, tak, czy o pozycji Legii w pucharach e, i końcowej lidze i w puchar w tabeli i widzę tak samo o naszych, o naszych profitach na koniec sezonu, no tylko takie mecze trochę bez historii. Tu przed wejściem do programu mówiliśmy, bo tak trochę zaczynamy od końca, no ale że było to przeważnie ostatnio na stadionie widzewa, bo na tym się skupimy takie wygrane minimalne legi seryjne po 1-0 albo, albo remisy 1-1, czyli takie mecze trochę bez historii. No chyba ten ostatni nawet, co po powodzie dekstakasy już był taki najbardziej, powiedzmy, najwięcej się działo, czyli co przegraliśmy 1-2, tak w tamtym sezonie, to można mówić. Mówię o tych meczach z XXI wieku u nas, tak, no to, to były takie mecze, Bo jak patrzę to, to naprawdę bardzo to słabo wygląda nawet pod względem liczby goli strzanych przez obie drużyny, tak ktoś mówił, kiedyś to te mecze gwarantowały emocje, nawet <coughs> Legia tu przegrywała 2 do 3, o czym też wspomnimy, no ale były te emocje, tak, wymiana ciosów tego, a, a teraz no nie wiem jak będzie, jak będzie w niedzielę, oby, oby, oby wróciło to co dawniej, jeśli chodzi o taką e, dawkę emocji na boisku. Dzisiaj mamy kilka spotkań, tak. które mm, przepracujemy. Przypomnę tradycyjnie, że poprzednie poprzednich odsłonach skupialiśmy się na historii naszego lokalne, Potem na tym, lokalnego, na, na, na wyjazdowych, lokalnego, na krajowym tak. podwórku rywala. Potem o, na wyjazdowych meczach, bo mieliśmy dwie już wizyty na Łazienkowskiej po powrocie do Ekstraklasy, ten, ten emocjonujący remis 2-2 do 2 i pożegnanie, można powiedzieć, trenera Niedźwiedzia, czyli 1-3 jesienią, no a teraz wracamy do serca Łodzi na, na ligowy klasyk z Legią no i nie chcieliśmy tutaj już was zanudzać tymi wszystkimi meczami, chociaż właśnie akurat o, o tych meczach widz w Legia to trochę jak o meczach derbowych z UKS, można by oddzielną książkę napisać, pełną anegdot historii, poza już nawet o, pomijając stricte to, co się wydarzyło tak dokumentacyjnie na boisku. Ale no, skupmy się na kilku meczach i... Yy... Myślę, że tak przypominaliśmy, ta rywalizacja gdzieś tam początek tej rywalizacji już wtedy było dość gorąco, mówię o tuż po czasach powojennych, gdy tutaj był taki dość taki napięty mecz w 1947 roku, kiedy w eliminacjach do Ligi, bo wtedy było po wojnie takie regionalne eliminacje, trafiliśmy do grupy z Legią i był tutaj remis 2 do 2, gdzie tutaj no już łódzka publiczność chciała zlinczować sędziego, o jakieś decyzje bardziej pod spod i, i puszczanie brutalnych fauli Legionistów i i potem po latach nawet Bogusław Kukuś do tego wracał, że jak się ta rywalizacja odnowiła, że w latach 70., że właśnie już, o to, już, już wtedy jakoś było tak na w ogóle na styku Łódź, Łódź-Warszawa piłkarskim, to zawsze dochodziło do jakichś takich nerwowych meczów. To też się przekładało na mecze wcześniej uks u też z Legią, czy tam z warszawskimi drużynami. No tak już tu była taka, no zawsze coś się działo takiego, gorąco było na boisku. No to jest ciekawe, <laughs> bo w gruncie rzeczy nigdy nie analizowaliśmy być może, tak mi się wydaje, takiego Podłoża tej łódzko warszawskiej rywalizacji, no pomijając sport oczywiście, no łódź jest blisko Warszawy, jakieś tam może e, nasze, no nie chcę używać słowa kompleksy względem stolicy, ale na pewno takie może poczucie jakiejś niesprawiedliwości e, daje się czasami odczuwać, takie nierówności. No a potem to na Was stało przez te wszystkie przepychanki. I tą czarną legendę legi o tych powołaniach do wojska, piłkarzy, których chcieli, no i raz się udawało tam, raz nie, no i te różne historie. Dobrze to znamy. Zresztą się też opowiemy o jednej, wspomnimy o jednej historii, o której będzie więcej w programie meczowym, który przygotowaliśmy na ten mecz. Zachęcamy do kupna. Na pewno od soboty już powinien być w sklepie chyba dzień przed meczem, bo się niektórzy pytali. Będzie trochę większy nakład, ale tak idąc chronologicznie, no to właśnie. Czasami te mecze z Legion miały taką symbolikę, że pokazywały też, co widzę, chcę osiągnąć, jakie ma ambicje i cele. I tutaj nawiążę do tego pierwszego meczu, o którym chcę powiedzieć. Koniec pierwszego sezonu po powrocie do ekstrakasy po 20 paru latach. 1975-76, widzę, jest rewelacją, jest Beniaminkiem, który tam dwa bazo gałęzi, jest w derbach, pokonał wysoko kilku innych rywali mm -hmm. renomowanych. No i na koniec sezonu mierzy się u siebie z Legią Warszawa, która gdzieś tam jest za nami w tabeli, za nami jest w tabeli, na siódmym miejscu. To był taki mecz, może bardziej o prestiż. No i widzę, w ten mecz wygrywa 2-1 po dwóch golach Tadeusza Gapińskiego, potem legendarnego kierownika, więc tak sobie myślę, że jak Tadek Gapiński zawsze się chwalił, że on obejrzał na żywo najwięcej meczów widzów w europejskich pucharach, to meczów z Legią też, bo najpierw przez kilka sezonów tych pierwszych w się brał w nich udział i strzelał legi gole, a potem był przez lata kierownikiem drużyny Legi, który no oglądał prawda. wszystkie te najsłynniejsze mecze przeciwko wojskowym, ale wracając do meczu, Tadek Gapiński był wtedy napastnikiem, strzelił dwa gole, pierwszy po tym, że wykorzystał błąd Obrońców, rywali, a drugi po dobrej, ładnej akcji do od Zbigniewa Bońka. I tutaj nawiążę do tego, że właśnie ten mecz pokazał, że widzew będzie już, że widzew nie jest malowanym takim farbowanym lisem Beniaminkiem, który wszedł i zaraz spadnie albo tam ma ten. To jest koniec sezonu 1975-76. Za chwilę reprezentacja Polski, a wtedy grała pierwsza kadra jako amatorzy niby. Mhm. Jechaliśmy mieliśmy do Montrealu, gdzie mieliśmy bo nic złotego modelu z, mod, mod, medalu z Monachium. Selekcjonerem był nadal słynny Kazimierz Górski i on dosłownie dzień po meczu miał ogłosić siedemnastkę, bo tylu było powołanych na kadrę. Pamiętajmy, że wiosną 76 roku Kazimierz Górski powołał, i to od razu na towarzyski mecz z Argentyną w Chorzowie, trzech widzewiaków, którzy zadebiutowali w tym meczu. To był Stanisław Burzyński w bramce, Paweł Jana Złobonie i, i, i Zbigniew Boniek. I wydawało się, bo Burzyńskiego po dwóch meczach jakby odstawił, już nie, nie wystawiał do kadry, nie powoływał, ale Boniek grał, strzelił gola ze Szwajcarią w Bazylei, pierwszego. W w swojej historii no, no. reprezentacji. Paweł Janas też był w obronie próbowany. No i była taka nadzieja, że na fali może jakiegoś takiego odmłodzenia Kazimierz Górski powoła tych kilku piłkarzy młodych z ligi. Tam takim też była z Tadek Pawłowski ze Śląska Włodza, w tym się wyróżniał. No ale koniec końców mimo dobrych występów Widzewiaków nawet na koniec sezonu Pawła Janasa w obronie przeciw kolegi i Zbigniewa Bońka w ofensywie Gubski ogłasza kadrę, 17. No i są te wszystkie znane nazwiska z Mundialu 74. Jest Janek Tomaszewski w Bamce, jest Kazimierz Dejna, jest Gadocha, jest Lato i tak dalej, i tak dalej. Gorgoń, Szymanowski, no ale nie ma. Nie ma nikogo z widzewa. Jest tylko komunikat z PZPN-u, że jest dodatkowa piątka tak zwanych rezerwowych. No i w tej piątce właśnie znalazł się mhm. i Janas, i Boniek, i to Pawłowski, na przykład ze Śląska-Bocław. Polacy pojechali na mundial, gdzie spisywali się dość słabo, nawet przeciwko amatorskim drużynom męczyli się w niektórych meczach. Finalnie w decydującym meczu o złoty medal, o obronę tego złota z Monachium, zdecydowanie przegali 1 do 3 z Niemiecką Republiką Demokratyczną, NRD, i po tym meczu już no, no był taka, było rozczabowanie. Władza liczyła polityczna i piłkarska w Polsce na. To był 76 rok, wydarzenia w Ursusie, wydarzenia w Adomiu. Władza potrzebowała sukcesu. Sukcesem miał być pewny złoty medal, nie było, i zaczęły się Jakieś stysje na linii PZPN, władze komunistyczne, Kazimierz Gubski, a Kazimierz no też swoje, swoją wartość miał, czuł i wiedział, kim jest. No i. Skończyła się współpraca, tak? Że pożegnano go, on też o to jakoś bardzo nie zabiegał, ale po latach w jednym z wywiadów, sam czytałem ten wywiad, już nie pamiętam w jakiej gazecie, przyznał się, że popełnił błąd. Że powinien wziąć właśnie Bońka, Janasa, kilku młodych, żeby bakowało tej świeżej krwi. No już lwy były na, nasycone, że tak powiem. No, to, no to, to potem na mundialu jeszcze w Argentynie ta, ta wymiana pokoleniowa, gdy już. No ale ten, ten turniej był, no, tak jak powiedziałeś, też no, gwoździem do trumny trenera. Tak, tak, Kazimierza Górskiego. No tak, i właśnie to po, takie. po tym turnieju się na zmianę i powierzono kadrę Jaskowi Gmochowi, Tak. Bankowi informacji. Bankowi informacji, który tak namieszał, że wymieszał. Miał kadrę ze wszystkimi. No tak ani... jechaliśmy po złoty medal, a wróciliśmy. No z Lubańskim no... bońkiem lato dejno ze wszystkimi jechaliśmy. Miejsca 5-8 to... chyba, tak? Tak, 5-8, Ostatnio, tak. Dokładnie. No. No, i, no i tak to wyglądało, ale, ale to mówię, to... fakt jest taki, widzę, potwierdził tym meczem z Legią takie, takie były aspiracje, mm -hmm. no, bo sezon 70 75... 5-6, to zakończyliśmy piąte miejsce. Piąte miejsce Kobynia Minek i naprawdę tak. to, to byliśmy na 16 drużyn widze, no to my tam zadecydowaliśmy o wielu miejscach w tabeli innych drużyn, bo widzę wybywał punkty, Widzew był drużyną właśnie waleczną, która zaskoczyła wszystkich, no i ten Boniek. Zobaczmy, że ten zawodnik przychodzi, że on przyszedł już w trakcie przygotowań tego pierwszego sezonu z tej zawiszy bydgoszczą on dołączył do drużyny, to legendarne wejście do szatni, które zaczyna książkę wielki widzę rzucenie torby na miejsce któregoś z tych utytułowanych piłkarzy widzewa no ale z miejsca już na wiosnę no, razem z Pawłem Janasem, tutaj z Włókniarza Pabianice pozyskanym, który jest trochę wcześniej ściągnięty no ale chłopaki od razu są powoływani na mecze reprezentacji Polski trzeciej drużyny na świecie i Kazimierz Górski na nich stawia, no to też pokazywało wartość tego zespołu, no Stanisław Burzyński się nie przebił po tych dwóch meczach na które zagrał w reprezentacji no, miał mocnego rywala, tak, no, Jan Tomaszewski i wielu, wielu innych wtedy było przecież mocnych to tam, y i tam chyba ktoś był ten bramkarz y z Wisły Kraków, z Lecha Poznań no, było, było dużo dobrych bramkarzy wtedy w polskiej, w polskiej lidze. No i tak mówimy. I to też o tym meczu wspominamy, dlatego że to było pierwsze zwycięstwo w ogóle w meczach widzę w Legii odniesionym przez Widzew w Ekstra Klasie razu w pierwszym sezonie przypomnijmy 76. 76. Rad, rok ostatnia kolejka 2:1 i dwie bramki do Gapińskiego. Chyba tak. jego najlepszy występ taki indywidualny, bo on bo on strzelał po kilka goli w sezonie, a tutaj w tym meczu właśnie ten taki dwupak bramkowy w meczu przeciwko wojskowym. No i Widzew stawia Daje sygnał w zasadzie. No i potem w kolejnych sezonach to widzimy, że poza tą tak. jedną wpadką, jeden do czterech z legią u siebie, gdy była, ta, gdy była końcówka tego trenera Pawła Kowalskiego, I widzę, wie, seryjnie zaczyna wygrywać, wygrywać z legią, legią u tak. siebie. Na wyjazdach bywało różnie, raczej przegrywaliśmy, ale to jest właśnie takie znamienne, że w tej rywalizacji my wygrywaliśmy u siebie, a tak. mieliśmy problemy na wyjazdach. Chociaż no, to, przez większość em, tej początkowej historii to legioniści mieli problem z meczami. Z, w no w i Łodzi. tutaj masz rację, bo na przełomie lat 70. i 80., w latach 1978 82 legia w czterech kolejnych meczach tutaj w Łodzi na stadionie widzewa nie potrafiła strzelić gola. No to był trudny teren dla nich tak. na pewno. Oczy oczywiście no, później przejdziemy do XXI wieku, Ach, ale no. na razie jesteśmy w tych fajnych czasach. E mijamy moment tego piku, dwa Mistrzostwa Polski, no i pojawia się sezon 83-84. Który zaczyna się od głośnego transferu wszechczasów e dla wielu, jeśli chodzi o, o wydarzenia w polskiej lidze, czyli e przejścia... Darka Dziekanowskiego, młodego, utalentowanego napastnika z reprezentacji Polski, za 21 milionów? Jak to wyglądało? Dokładnie tak, no to wtedy e, ogromna suma pieniędzy. Tak, 21 milionów. Przeszedł e, e, przeszed z Gwardii Warszawa. No było, było wiele perturbacji związanych e, z, tym, e, z tym meczem, e, czy z tym transferem. To, były, e, to by długo było opowiadać. Właśnie w tym programie wydanym na Legię będzie tekst Piotra Goździka, czterostonicowy o całych kulisach tego tam o pobycie Dariusza Dzikanowskiego w Widzewie. Pamiętajmy, że o tego piłkarza już wtedy, który był powoływany do reprezentacji Polskiej z Gwardii, bardzo zabiegała Legia. I on też gdzieś tam, on nawet przyznawał potem w tych wywiadach słynnych, że może mu, było mu nawet bliżej do Legii tak mentalnie, ale to widzew dawał gwarancję tego, że będą europejskie puchary. No, to też pokazuje, jakim miejscu był wtedy widzew, a w jakim legia. Że widzew jest tuż po tym półfinale pucharu mistrzów, że to da, to da gwarancję. Gry z renomowanymi rywalami no i walki o najwyższe nie pozycje jest. w lidze. Znaczy, tu moim zdaniem nie ma co porównywać w ogóle, bo widzew po prostu był wtedy okienkiem wystawowym. Może to, to za dużo powiedziane, bo wtedy te transfery były trochę blokowane, ale no, to przewija się w wypowiedziach zawodników z tamtego czasu. Oni przychodzili tu grać w europejskich puchara, grać o mistrzostwo Polski, no to była czołowa drużyna. To, że była na dorobku ciągle, jeśli chodzi o tradycje, powiedzmy, mimo powiedzmy, historii sięgającej 1910 roku i powiedzmy jakiejś takiej medialności, no to już była drużyna, która działała na wyobraźnię. No, młody Dziekanowski, który wtedy miał 20 kilka lat, już dorastał w piłkarsko w cieniu Wielkiego Widzewa. No, jakby to musiało działać na wyobraźnię młodego chłopaka. No i słynny Ludwik Sobolewski, który jeździł gdzieś tam z kierownikiem wrońskim po Polsce, też nie byli postaciami anonimowymi i to sprawiało, że myślę, że to działało, na, tak jak powiedziałem, na wyobraźnię młodych chłopaków, wśród nich Dziekanowskiego. On tu przyszedł, też nie przyszedł jako anonimowy piłkarz, no i miał dać Widzewowi jakość na poziomie Zbigniewa Bońka, na poziomie Włodka Smolarka, z którym później, wiemy dobrze, no, był skonfliktowany. No ale ostatecznie czy dał? Zdania są podzielone. Są podzielone. Nie będziemy się rozwodzić na całą historię Dabka Dziekanowskiego w widzewie, bo to by można było też oddzielny pogam o tym zrobić. Dabek Dziekanowski miał, tak jak wszyscy mówią, w miarę doby wejście w ten widzew, no ale tam zaczęły się te ze starszyzną widzewa, że on jednak potem to wszystko ten słynny wywiad dla redaktora chłopnika w sportowcu, ale to już byśmy to też te razy Ale chodzi mi o to, że. Darek Dziekanowski miał taką jedną przypadłość, że zagał we wszystkich wtedy, bo to były dwa sezony Dziekanowskiego widzewie. Zagał w czterech meczach przeciwko Legii. W tych meczach Legia o dziwo niszczyła nam gola, bo były dwa razy remisy po 0-0 przy Łazienkowskiej, a tutaj wygrywaliśmy do zera No i teraz właśnie przeskakujemy do ostatniego meczu sezonu 83-84. Uwaga. Widzę, ma szansę na Mistrzostwo Polski, na odzyskanie tytułu. Ale toczy korespondencyjny pojedynek z Lechem Poznań, który podejmuje Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin też walczy o puchary. Zajęła wtedy na koniec trzecie miejsce za nami. No, ale widzę musiał wygrać, a Pogoń musiała wygrać yy, w Poznaniu. No nie, spra nie sprawdził się ten scenariusz, chociaż tam już w relacjach pasowych Dziwnie kibice Widzewa po skończeniu zwycięskiego meczu z Legią, bo zaraz to opowiemy kilka szczegółów, nasłuchiwali wieści radiowych z Poznania, gdzie dziwnie druga połowa zaczęła się z poślizgiem. W no, jak zwykle. No, no, no to takie historie się zdarzały w polskiej piłce. No ale przychodząc do, do tego meczu. Mecz miał niewiarygodny przebieg, bo w pierwszej połowie Widzew dostał dwa rzuty karne. Najpierw za to, że Dariusz Kubicki zagrał ręką w polu karnym obrońca Legii i był rzut karny. 25 minuta. I do piłki podchodzi ustawiony na wapnie Dariusz Dziekanowski i oddał, co było jego przypadłością, bo kilka takich karnych oddał Widzewie i strzelał. Oddał jakiś taki... Mimetyczny słaby strzał, który bez problemu złapał bramkarz Legii, to był Jacek Kazimierski oczywiście tamte czasy, no nie? No i mija 6 minut i chyba ten zawodnik to się nazywał, któryś obrońca Legii, nie wiem, Załężny, bo już wycina w polu karnym Smolarka. Znowu jedenaska dla Widzewa i o, uwaga, narady... W... Według relacji prasowych i ludzi, którzy oglądali tamten mecz, narady w obozie piłkarzy widzewa trwały dosłownie naprawdę z minutę, dwie, kto ma tego karnego wykorzystać, wy, czy strzelać. No i wejście padło na Krzysztofa Kajrysa, to był zawodnik, który przyszedł do nas chyba z ruchu Chorzów, pomocnik, też, też potrafił strzelać gole. Pabę Bamek w europejskich pucharach, w Lidze też miał dobre występy. No i on strzelił obok słupka. No i no, niewiarygodny. miśmy, y, że tak napisali, już widzę w dobszerbie, mógł to potwierdzić, mieć spokój, prowadzić 2 do 0, nie wykorzystał tego, no ale... W, w, pod konie, w drugiej połowie trener, trener widzewa dokonuje zmian Władysław Żmuda i pojawia się na boisku m.in. zaleszczyka Tadeusz Świątek. No, i on w 80. minucie strzela gola. Widze wygrywa 1 do 0. I co ciekawe, przed tym meczem w programie meczowym oficjalnym widzewa pokazywano wszystkie poprzednie sezony, w których widzew zostawał mistrzem albo wicemistrzem, że wtedy. Nawet w tych sezonach mistrzowskich wystarczyło, przyznawano w 16-zespołowej dwa, dwa punkty za zwycięstwo. Do mistrzostwa wy, wystarczało i do wicemistrzostwa mniej niż 40 punktów, a tu tak nie było. Widze wygrał i zakończył na drugim miejscu z bilansem punktów 42, tak samo jak Lech Poznań. Zadecydowała różnica bramek. To był taki sezon, w ogóle to był jubileuszowy tutaj, czy tamto, 50. sezon Ekstraklasy czy tam, no, no to była zacięta rywalizacja i tu możemy mm, orkiestra była w Poznaniu. Tak, no orkiestra w Poznaniu, tak tak, tak, tak. Wszyscy też. wpadali sobie w ramiona, no. Cóż, Widzew ma wicemistrza e, po tym sezonie. Tak z relacji dziennikarskich mogę wyczytać, że no, wszyscy byli zadowoleni, ale jak to przy, w Łodzi, no już pozostawał trochę niedosyt. No... Mm. Tutaj możemy przeczytać, zacytuję. Łódcy kibice, którzy oglądali wczorajszy pojedynek z warszawską Legią, jeszcze przez kilka minut czekali na meldunek z Poznania, bowiem spotkanie tamtejsze ze Szczecińską pogonią rozpoczęły się. Rozpoczęło się z poślizgiem. Kiedy dowiedzieli się o wyniku, bardzo szybko zareagowali: Mamy mi wicemistrza, dziękujemy. Następnie cierpliwie czekali, kiedy ich ulubiona drużyna przyjdzie im podziękować za doping podczas całego sezonu. Po kilkunastu minutach pokazali się oni na płycie stadionu i wspólnie cieszono się z tego, że Łódzka 11 znów znalazła się w czołówce polskich zespołów. Czy można mieć pewien niedosyt z tego powodu? że Widzew znów został wicemistrzem Polski. Na pewno wielu kibiców do ostatniego gwizdka sędziego liczyła jeszcze na to, że tytuł pozostanie w Łodzi. Tak się jednak nie stało. Złożyło się na to wiele przyczyn. od, na przykład niespodziewana porażka na własnym stadionie z Chorzowskim ruchem, niektóre wpadki w meczach wyjazdowych. W sumie więc tych punktów brakło, a my cieszymy się z tego, że jedenastka dalej <laughs> z ulicy jeszcze tutaj Armii Czerwonej po raz piąty jest drugą drużyną w kraju i w nowym sezonie grać będzie w, ponownie w rozgrywkach Pucharu UFA. Chyba ja 6 76, 7 8, 8. Patrz, to jest dziewiąty sezon Widzewa po tym wejściu do Kasy, o którym mówiliśmy w połowie lat 70. I na te dziewięć sezonów Widzew miał już dwa mistrzostwa i pięć wicemistrzostw. Wicemistrz, no to to też o czymś mówiło, tak? Tak naprawdę no, kibice Widzewa to mieli luksus. Może mieli dwa, sezon, dwa sezony, w których Widzew nie, nie, nie był w pierwszej trójce. No to to pokazuje, jaki to był okres w historii klubu. Jeszcze, znaczy tutaj wiadomo jeszcze, nie jeszcze bo to jest zatem. takie znamienne dla klubów typu widze Legia. Tutaj mamy niestety ten głód zwyciężania. Tak więc ligowa batalia zakończyła Widzew zakończył widzę w tym roku na drugim miejscu. Wiele innych drużyn ligowych Mistrzostwo Polski w pełni by satysfakcjonowało ludzki zespół jednak nie, podobnie ta, jak i sympatyków piłki w naszym mieście. No i dało tak. się to odczuć już 40 lat temu. I jeszcze na koniec y, a propos właśnie, bo chcę cały czas nawiązywać do tego, co będzie w najbliższym programie meczowym wydanym. Y, I zamknijmy sprawę Dziekanowskiego jeszcze jednym właśnie tym, tym, tym akcentem, że y, Dabrz Dziekanowski właśnie w tych czterech meczach jako widzewa nie strzeliła nie jednego gola Legii. Przechodząc. Po tym, skandal, po tym swoim tym wywiadzie, który tak go pogrążył, po tym, że on już nie chce grać, Legia mu już tak namieszała w głowie, że jednak chciał przejść do, do Warszawy e, na Łazienkowską. No to był zapis w umowie między Legią a Widzewem tego transferu, że oprócz tego, że przychodzi do nas Wiesław Cisek, chyba 60 milionów dla nas złotych ówczesnych, no to Dabrz Dziekanowski miał nie zagać w pierwszym meczu między widzewem i Legią. No i nie zagał, to było na jesień 1985 roku. Widzew wygrał tu w Łodzi 3-1, Dziekanowskiego nie było na boisku, no ale we w Warszawie na wiosnę Legia zdecydowanie wygrała, wygrała 3-0 i Dziekanowski strzelił dwa gole. W następnym sezonie tu przyjechał i też nam strzelił gola, z główki tutaj było 1-1, jeszcze jednego, więc tam chyba cztery gole nam strzelił jako legionista, a jako widzew jak Legi nie strzeliła ani jednego, więc tak to byłby chyba bardzo zmotywowany na mecze, potem po tej całej tutaj sprawie, grze, widzę wie. Tak mówiłeś. To był też okres, w którym tak patrzę. Widzew znowu miał, no, to miał najlepszą serię, miał wtedy serię pięć to, to, był to było jedno, to, to, o którym mówię na koniec sezonu 83 84, to było jedno z pięciu kolejnych domowych zwycięstw z Legią u siebie. No to tak pokazuje Widzew nawet już trochę zaczynał powoli, no był na tym trzecim miejscu potem tego, ale nawet w sezonie w którym spadaliśmy z ligi 89 90 oni tu mieli ciężko i zemisowaliśmy na wiosnę jeden do jednego. Gola wtedy strzelił Leszek Iwanicki. Bodajże. No ta Legia tu nie potrafiła nawet wygać wtedy w tamtym okresie, kiedy byliśmy coraz słabsi, a oni wtedy pod koniec lat 80. trochę tam odżyli gali w puchabach z Mediolan, te słynne mecze. Do Pucharu UEFA się łapali, zdobywali puchar polski, no ale z nami nadal mieli problemy albo przegrywali, albo były remisy. No i nadchodzą lata 90. -te. Dzisiaj nie, nie będziemy przypominali tego meczu, po którym widzew odżył jak z umarłych, kiedy po 0-9 za intraktem. wszyscy się śmiali, że tu legia trenera Wójcika przyjedzie i nas leje, a nie miała w ogóle podejścia do widzewa, i było 2-0 na tym stadionie. Był to akurat mecz z jesieni 1992 roku, ale długa powala 90. Cztery kolejne znowu zwycięstwa widzewa w Łodzi z legią. Najpierw pierwsze jesienne, kiedy tutaj Gola zdobył Jacek Dębiński, co dostał podanie i tak wymanewrował szamotulskiego bramkarza Legii, ale potem wiosna 1988. Wiosna pełna perturbacji. Widzę, która zaczęła się źle, było dużo kontuzji urazów, była seria, chyba czterech meczów, gdzie przegrywaliśmy, albo były remisy bezstrzelnych goli i Potem ten nieszczęsny występ w Krakowie z Wisłą, 0 do 6. No, gdzie tam mieliśmy bardzo krótką ławkę, mieliśmy dużo kontuzji, i dopiero po tym było. meczu, a to było niewiarygodne, bo widzę chyba kończył rundę w 1997 roku jesienną jako lider ligi. Yy, gdzieś tam za plecami się czaiła Legia, Lech i, i UKS, tak? I to była ta, ta czwórka. No i wiosnę zaczęliśmy właśnie fatalnie, i po tym, no to to chyba był taki totalny zimny prysznic, Ta pabaszka 0 do 6 z Wisłą w Krakowie. Widzę, że zaczęło punktować tam najpierw emisy z zamiką z odmą Włodzisław, a potem e, zwycięstwo z Katowicami, z Wakowem. No i właśnie przyjeżdża Legia. Mecz, który też ma tam, tam była ta interwencja poza kopolem karnym Arka Onyszki. Czerwona kartka w 29 minucie. Przez to z boiska schodzi nasz napastnik przymusowo Artur Wichniarek, a jego miejsce zajmuje Marcin Ludwikowski, bo ktoś musi stać w bramce. Legia ma, e, Legia ma rzut karny, którego nie wykorzystuje wygając w przewadze. No i wyście akcja. 55 minuta. Gdy Mirosław Szymkowiak dalekim podaniem uruchamia Andrzeja Kobylańskiego, ten wykłada piłkę Piotrusiowi Szarpaczkowi, no bo już wiadomo o co chodzi. To przypominaliśmy teraz przy okazji premiery naszej koszulki czwartej meczowej w tym sezonie, tak, tej nawiązującej właśnie do tych, do tych słynnych strojów Legii Widzę was z drugiej połowy lat 90 między innymi z meczów z Legią. Ta stoja, co była reklama Bakomy, te trzy słynne czerwone paski na białej koszulce. No i w tym momencie to co, to, co tak mówiliśmy przed wejściem tutaj, przed nagraniem, że czasami w emocjach. Jakiś to, komenta, to nie w ogóle ten mecz, gdzie tam Dariusz Czykier taki super meczek zagrał tak. i tam Mikołaj Madej się trochę z niego śmiał. Dariu... Nie, 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 to, nie, to jeszcze nie, 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 to było, to było Dariusz, ale Dariusz Czykier ale mówisz w Legii, tak? Mm -hmm. A tak, no to tak, to był ten. Dariusz ten. Czykier. <grym> tak. A bo <grym> potem, bo mi się pomyliło z Piotrkiem to był w kolejnym meczu grał już dla nas, a też Nie, nie, my... nie Mosur, no to 3-2. No, 3-2, no, to... tak, no to był potem studio taki, co był tego. Tak, i... <grym> i trochę, to chciał pokazać, znać, no to za, mamy te fragmenty, będziemy starali się gdzieś tam wam... YouTube. Ale tutaj rozróżmy. mi chodzi o to nawiązanie, oczywiście do... Do komentarza redaktora Madeja, no i to, że czasami w emocjach tak na szybko ten gol piękny, efektowny szarpaka z dystansu pod poprzeczkę, i to to przepiękne, to, to co napisał, to przepiękne, czyściutkie, czyściutkie, no to takie uderzenie, Piotrusia szarpaczka, no i czymś takim, to, się, to już będzie taki viral, kto gdzieś tam będzie przypominany zawsze przy okazji meczów widzę w Legia, tych przynajmniej w Łodzi. No i wygrana, właśnie 1 do 0, która. No, potem widzew miał między innymi derby z uks em tutaj, które zemisował 0 do 0, i to zaważyło na wszystkim, bo końcówka sezonu były zwycięstwa z Polonią Warszawa i Ruchem Ho i Krzo. I znowu taki pech jak z tym sezonem z Lechem Poznań za 80, o którym mówiliśmy. Widzew kończy ligę na czwartym miejscu. Ma tyle samo punktów: 61 co trzecia Wisła, no ale Wisła tam bilans goli i tych meczów lepszy od widzewa. A przez to, że Puchar Polski zdobyła plasująca się niżej. A Amika WRONKI po kultowym finale z aluminium Konim 5 do 3. Oczywiście wiadomo o co chodziło. Nie wygodny. No to dzisiaj nie jest żadna tajemnica, co się działo no. w przerwie tego spotkania. No właśnie. To, to, to po dogrywce. W ogóle tam wtedy Amika to te awanse w tym sezonie widziałem, że na 5 meczów 4 walczyła po dogrywce. <laughs> tak to wyglądało. I finał, walka, do końca. walka do końca i finał wygany. To spowodowało, że to Amika zagała jeszcze wtedy w istniejącym pucharze zdobywców pucharów. A no, widzew się nie załapał jako ten czwarty, bo, bo, bo pierwsze trzy miejsca zajął mistrzem, został wtedy UKS, druga była Polonia-Warszawa, trzecia Wisła, no i tam i Kawronki. A widzew, punktu zabrakło, ale to naprawdę już nie chodzi o ten mecz z UKS-em zemisowany, czy coś takiego. Widzew miał tą fatalną początek wiosny, że my przegaliśmy za głębiem, przegaliśmy z pogonią Szczecin u siebie, remis u siebie ze stomile mosztyn 0-0. Ta porażka w Krakowie 0-6, jeden punkt, i byśmy mieli kontynuację sezon po sezonie gry w Puchabach, a tak to mieliśmy taką pauzę z jednosezonową na koniec sezonu z klubem po ponad trzech sezonach pracy pożegnał się Franciszek Smuda po meczu z Króstowem więc no to było takie zamknięcie pewnej, pewnego etapu też w klubie <coughs> No jest, jest, jest robimy przerwę robimy i przerwę. do kolejnego tak, naprawdę pomijamy, sezonu. Tak, pomijamy jeden też kolejny, bo w następnym sezon, sezonie, tak. pomijamy jeden, jeden sezon kolejny, w którym Widzew to wygał 3-2 po emocjonującym meczu, co Radek Michalski strzelił gola, mm -hmm. co strzelał Artur Wichniarek i Sławek Gula. Ale no mecz z wiosny 2000 roku, gdy Widzew no nie miał szans na, na puchawę. Ale był Orest Lęczyk? Tak. No, no to, to właśnie tutaj jest, no, najlepsze są cytaty z po, po meczu, z tego meczu, tak? No, już nie mówię o emocjach, bo e, Marcin Zając wtedy strzelił dwa gole, ale Legia odpowiadała e, golami chyba z Dwesta Czernyszewskiego, i jak się nie mylę, to drugim, no Marcin Mięciel, bo on też nam przeważnie gole strzelał e, w meczach tutaj. <kluzny> No i ta decydująca akcja, kiedy Mirosław Szymkowiak strzela, odbita piłka, no i do dobitki dopada Darek Gęsia, i w 90 minucie, trochę jak yy, 3 lata wcześniej na Łazienkowskiej, strzela tego decydującego. Tak wtedy na 2-2, ale tutaj tego na 3-2 golana, ale. Yy, Tutaj miał, w tym meczu, no tutaj nie chcemy, nie, nie chcę tutaj podpaść tenerowi Woźniakowi, no ale Andrzej Woźniak nie miał najlepszego, bo wtedy bronił Wam Widzewa, no i nawet tutaj e, trener, to tu był taki, tu, tutaj e, trener Lęczyk narzekał po meczu, bo była taka sytuacja, że przy 1:0 wybił piłkę Woźniak tak słabo wykopywał spod bramki, że ona jeszcze w naszej połowie została przyjęta przez legionistów, po czym poszła szybko, jedno podanie, zaskoczyli nas i jeden do jednego. I tutaj trener Blęczyk mówił po meczu wtedy, że Andrzej Woźniak to przecież kawał chłopa i powinien kopnąć ją daleko, a nie tak, taka, taka była historia. A potem to Piotek analizował tą długą statek dla Legii, że on trochę namieszał e, Woźniakowi, zderzył się tam chyba z Maćkiem Stolabczykiem, i taka była dobitka legi. Bo w tym meczu był wydźwięk taki: to widzę wprowadził grę, to widzę powinien tu wygrać 3-0, bo tak naprawdę widzę dobrze grał przez cały mecz. A Legia strzeliła te dwa gole po niefasobliwych błędach w defensywie. No i skończyło się wyganą 3 do 2 widzewa. No i to było takie ostatnie, właśnie domowe, spektakularne i pamiętne zwycięstwo. No i w ogóle ostatnie zwycięstwo domowe widzewa nad Legią. Po tym już były te, ten XXI wiek, przeważnie remisy albo porażki u siebie. No no i można powiedzieć, że my w ogóle do remisu z Legią to czekaliśmy do 2012 roku. No tak. Na własnym stadionie. To, no, co wskazuje jasno, jak długo trwa ta e, pasa e, niekorzystna. A 2012 to w ogóle też okres pięciu lat bez gola z Legią. Tak. 2007, 2012. No tak, już w ogóle był wydźwięk, że ten, jak te mecze, nawet się czyta zapowiedzi do tych meczów, że kiedyś to było. Czy kiedyś to był klasyk, a teraz to jest taki przyblakły klasyk, bo. Kiedyś to było, teraz to nie. No, że to, a to widzę, już z takim średniakiem, albo się boni przed spadkiem, a Legia też ta gra, bo gra. no bo... Znaczy, bo tutaj Legia zaczynała swój najlepszy okres w historii. no nie Nawet nie nowożytnej, tylko po prostu, no bo jeżeli mówimy o 11, 12 roku, to ostatni tytuł Mistrzysk, Wisły Kraków a potem dominacja z jakimiś przerwami Legii, która na 2016 zwieńczyła ten okres po prostu awansem do Piłkarskiej Ligi Mistrzów po 20 latach. No tak i właśnie a tutaj, a tutaj mimo tego, że jeszcze widzę Widzewiacy się mobilizowali oczywiście na ten ligowy klasyk z Legią, powiedzmy, no to i tak yy, widzę walczył gry z trawę, a się kończyło właśnie wygrany, wygranymi Legii 1-0, do do tak, no i tak to yy, można podsumować, no i w poprzednim sezonie, gdy chyba widzę, trochę się wystraszył, moim zdaniem niepotrzebnie Legii, bo pierwsza poła wyglądała słabo w naszym wykonaniu tutaj, w drugiej już było wiele lepiej, strzeliśmy gola, no ale przegraliśmy 1-2, tak, no i mam nadzieję, Mam nadzieję, że no ostatnie dwie wizyty, właśnie legi, to są też właśnie wygrane. Tutaj. No nie mówię, no czy znaczy wygane, no jeszcze były te pochaby polski, tak? Pod no nie? Yy, tutaj w Łodzi, więc. Czy ten mecz z 2012 roku był fajny, bo widzew mógł pokonać tam legię i widzew nie był słabszy. Tam, ten, ten mecz to była jedna wielka wymiana ciosów, z tego co dzisiaj pamiętam, a ostatnią sytuację w tym meczu miał Ben. Yy, ben Defalach który przegrał pojedynek 1 na 1 z Kuciakiem, ale tam było jakaś jeszcze takie, takie starcie, po którym Kuciak w opinii wielu kibiców powinien dostać czerwoną kartkę. Pewnie niewiele by to zmieniło, ale na ostatnie chwile można było coś tam jeszcze być może powalczyć. No, tak naprawdę no, była to trochę stracona szansa Widzewa, Patrzę na skład, no tutaj legia. Kuciak, Jędrzejczyk, Czoto, Astis, Wawrzyniak, nowo zmieniony przez. To mówisz o tym Michała meczu, co Matusiak Żyrę. strzelił dla nas z karnego, tak? O tym meczu tak, mówisz. Tak, tak, tak. Go, Janusz Gol, Rydoliak. Potem Blanko, Radowicz, Kucharczyk, Wolski, Ljuboja. No już niewielu zawodników z tego składu w ogóle w piłkę gra, ale było tutaj Kucharczyk, może Wolski. No z Michałem Żyrą rywalizowaliśmy w Pucharze Polski, bo wszedł w barwach Wisły Kraków. Na widzewie Mielcarz, Bartkowski, Ukach, Bieniuk, Broś, Rybicki, Okaczy, Panka, Abesz, Pejnejro, Bendi, Falach, Kaczmarek, Matusiak i Mariusz. Wstępić. Ale w następnym sezonie 2012 13 będzie to pewnie z 1 do 1. Dla nas Gola strzelił z Broś, a w Widzewie gał od pierwszej minuty niemal cały mecz Bartek Pawłowski. To jest taki łącznik, który tutaj jest powiedzmy po tych 10 latach ponad, tak, że Bartek Pawłowski teraz jest zawodnikiem widzewa, a wtedy właśnie grał no Gola, nie strzelił wtedy legi. Nie, on. Nikt, znaczy no w, te, ten, w tamtym okresie miał jeszcze ten mecz przegrany no bardzo tak wyraźnie, 1 do 5. Tak. To chyba wszystko, jeśli, jeśli chodzi o te spotkania. No dobrze, Kamil, za nami 35 minut rozmowy. Myślę, że przed nami mecz, w którym znowu, no niestety, będziemy to powtarzać. jak mantry. widzę. W, nie jest na straconej pozycji. Nie, nie, moim zdaniem w ogóle nie powinien podchodzić do tego starcia jako przegrany, jako jakiś outsider, bo mówimy o dwóch meczu, dwóch drużyn mającej swoje problemy. A to dobrze ująłeś, to te problemy to właśnie tak i kadrowe, i to, że no Legia też na wiosnę wygała, czy Legia też, no Legia, Legia na, nie mówię też, bo widzę, wygał więcej meczów na wiosnę, widzę, od, 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 od Legii, bo Legia wygała na wiosnę 1-0 na stadionie śląskim z ruchem, i potem były same remisy, tak, i dużo straconych goli. Nie, nie, nie wspomnę już o tym dwóch meczu z Norwegami, który się zakończył bardzo boleśnie dla legionistów w europejskich Pucharach, więc Legia też ma swoje problemy, również kadrowe, bo tam za kartki nie zagra. Chyba teraz jest informacja, że brat Dominika Kuna ma jakiś uraz i też tak, raczej nie wypada. Zagra. No więc tam wiadomo, my też mamy swój mały szpital, ale, ale, ale to jak tutaj słyszę od ciebie, są optymistyczne wieści, że paru zawodników powinno wrócić. Nic nie wiem. Nic nie wiesz, a potem się oznaj ten. Ja, Czy znaczy, wiesz, ciężko coś deklarować w tym momencie? To jest taki moment sezonu. Wiemy, jak ten sezon pod względem zdrowotnym szczęścia takiego nam dopisuje. Czekamy chyba wszyscy cierpliwie. I to jest w tym momencie. Kropka, czekamy, czekamy, czekamy. W niedziela 17.30, 10 marca 2024. 72 mecz z Legią w Ekstraklasie. 72 rozdział tych rywalizacji, to jest w ogóle, czy w Lidze? Przepraszam jeszcze raz? No to jest tylko w Lidze, graliśmy tylko w Ekstraklasie, A mówię, te pozostałe mecze to już tam nie będziemy mówili A, tam, Puchar polskiej ligi, Super eliminacja. A mecze ligi. z Legią 2? <noise> Też takie były. Wygrane na szczęście przez nas. Skończymy tutaj. To była widzewska podróż do przeszłości. Za nami przeszło 40 minut niemal 40 minut rozmowy na temat rywalizacji pomiędzy czerwono-biało-czerwonymi, a popularnymi wojskowymi. Kamil Wójkowski. Jakub Dyktiński. Do usłyszenia.